Jak wspominasz nagrywanie teledysku do piosenki Brać? Brać, czyli z zespołem Enej. Aha, to było na wsi. Na takiej prawdziwej polskiej wsi, gdzie pamiętam, że stół był bardzo suto zastawiony. A tam był prawdziwy alkohol? Alkohol był właśnie prawdziwy. Byli do teledysku zaproszeni prawdziwi mieszkańcy tej wsi, więc to wszystko było bardzo wiarygodne. Pamiętam, że wtedy razem z modelkami, które też były na planie, ponieważ było też bardzo pyszne wiejskie jedzenie, to zjadłyśmy tyle ogórków kiszonych, że kiedy przyszła pora na nagrywanie naszych scen, to nie czułyśmy się najlżejsze. Pamiętam też, że kiedy nagrywaliśmy scenę, jak stukaliśmy się alkoholem, ale my nalewałyśmy sobie tylko kompot. W pewnym momencie napiłam się i poczułam alkohol, a taki pan, który siedział naprzeciwko do mnie, cicho, cicho, dolałem ci. Więc było bardzo swojsko. A Kleo obecnie, to też jest twoja koleżanka, zdarza się wam, na przykład, czy pogratulowałaś jej ostatniego teledysku Ewa, w którym wystąpiła nago, można powiedzieć? Teledysku co prawda jej nie gratulowałam osobiście, natomiast jak tylko się ukazał, to obejrzałam i non-stop puszczałam piosenkę, bo bardzo mi się podoba, ale składałam jej teraz życzenie urodzinowe, bo Kleo obchodziła urodziny. Żałuję, że nie mogłam w tym dniu zrobić tego osobiście, bo jeszcze kilka lat wstecz, kiedy jeździliśmy razem na różne festiwale, widzieliśmy się znacznie częściej, natomiast nadal jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. Kiedy są jakieś ważne wydarzenia, to nie obejdzie się bez życzeń. Czasami z Kleo też rozmawiamy o jakichś takich babskich sprawach, na przykład gdzie... Teraz ma chłopaka. Tak jest. No więc tym bardziej wolny czas będzie poświęcała dla chłopaka. Ale zdarza nam się rozmawiać o takich babskich sprawach, na przykład gdzie iść w Warszawie na pedikur albo do jakiego fryzjera się wybrać.